Siódme, powiedział dyrektor orkiestry Janusz Marynowski. Chyba słynniejszego symfonicznego utworu nie ma jak Piąta Symfonia Beethovena, więc ta radość zagrania w genialnej akustyce studia imienia Witolda Lutosławskiego to naprawdę będzie frajda. A to już jest nasz piąty koncert z maestro Janowskim. Ta żyjąca legenda dyrygentury, niemiecki dyrygent o polskim nazwisku i zawsze oczekujemy bardzo tego koncertu. To jest dla nas święto, bo to jest jeden z tych jeszcze żyjących starych mistrzów. Początek koncertu o 20:00. W całym kraju popada dziś deszcz. Na Pomorzu i Wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich Karpat możliwe opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 2 stopni Celsjusza w Dolinach Karpackich do 6 w centrum i na zachodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Świątecznie niskie ceny w MediaMarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Philips 2 w 1 za 749 zł. Taniej o 250 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 999 zł. Depilator IPL Philips Lumea do depilacji światłem za 37 zł. 98 groszy miesięcznie w 50 równych ratach. EDRSO 0% i do lipca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Wszystko na wyjątkowe święta? Na Allegro mają, w tym zestaw 2 produktów Cetaphil, emulsja micelarna do mycia i balsam nawilżający, każdy po 1 litr za 179 zł. Już dziś zamów pod choinkę. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Halo, mamo, jak ten nowy telewizor? Marianku, sąsiadki do mnie na telewizję przychodzą, bo ich telewizory sygnału nowego nie łapią. A ten, co w Media Expert mi poleciłeś, pięknie odbiera. Sprawdź, czy twój telewizor będzie odbierał nowy sygnał telewizji naziemnej DVB-T2. Skorzystaj z promocji i kup nawet 500 zł taniej na raty 0%. Nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu, wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, stary odbierzemy za darmo. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Świątecznie niskie ceny w MediaMarkt. Kupuj produkty dużego AGD oraz AGD do zabudowy w zestawie i otrzymaj rabat w wysokości nawet do 99% ceny piątego produktu. MediaMarkt. Po reklamie. Autopromocja. Nowa aplikacja mobilna Polskie Radio już dostępna. Państwa ulubione audycje, bogaty wybór podcastów, ponad 40 kanałów tematycznych i streaming wideo. Do tego w jednym miejscu wszystkie programy Polskiego Radia, w tym Polskie Radio 24. To i jeszcze więcej w nowej aplikacji mobilnej Polskie Radio, dostępnej za darmo w sklepach Google Play i App Store. Aplikacja mobilna Polskie Radio. Polskie Radio zawsze pod ręką. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Ja tak mam nadzieję, że Państwo mają Polskie Radio pod ręką, na przykład w aplikacji, bo za chwilę pierwszy gość i za chwilę tej rozmowy oczywiście poza tym, że można będzie wysłuchać, to będzie można ją także zobaczyć. A pierwszym gościem poranka będzie były marszałek Senatu, senator Karczewski. Środa, 20 dzień grudnia, to właśnie dziś, drodzy Państwo, i to chyba moment, kiedy już trzeba spojrzeć prawdzie w twarz i powiedzieć, że na białe święta to raczej w centralnej Polsce i na północy kraju liczyć nie możemy. Pada, jest... Zgodnie z tradycją. Właśnie, ten głos już Państwo słyszą, skoro środa, to Krzysztof Świątek. Witaj, Krzysztofie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Grzegorzu. No ale to tak ostatnio jest, prawda, że Boże Narodzenie jest na zielono. Ja mam wrażenie, że lepiej dogadani są z opatrznością wyznawcy prawosławia, bo oni jakoś mają białe święta co roku ostatnio, a czasami tak, to prawda, czasami te święta prawosławne i święta w wyznaniu rzymskokatolickim na chodzie
dochodzą na siebie, ale najczęściej są z dwa tygodnie później, tak, prawda? Tak, no, różnica kalendarza juliańskiego, tak. Może tamten kalendarz był jednak bardziej dostosowany do zimy, przynajmniej w polskich warunkach. A propos zimy, drodzy Państwo, dzisiaj Dzień Ryby. Sprawdziłem, dlaczego dzisiaj jest Dzień Ryby, co takiego się wydarzyło, że dzisiaj, zwłaszcza, że to polskie święto. Ta data jest spowodowana akcją, która jakiś czas temu miała miejsce w Polsce, dokładnie, no już prawie 20 lat temu. Obchodzenie tego w okolicach Wigilii ma nakłonić do zastanowienia się nad niehumanitarnym traktowaniem żywych karpi w punktach sprzedaży. I muszą Państwo przyznać, bo my tu na ten temat rozmawialiśmy w redakcji, że sporo się zmieniło w ciągu ostatnich 20 lat. Pamiętasz jeszcze, powiedzmy, nie wiem, 20 lat temu te wielkie kadzie, gdzie te ryby pływały, potem w reklamówkach się je sprzedawało. Święte, faktycznie tak. One cierpiały. Teraz zupełnie to inaczej wygląda. Więc takie akcje, jak powiedzmy Dzień Ryby, obchodzone dzisiaj, zdecydowanie mają sens. Jeszcze dzisiaj też Międzynarodowy Dzień Solidarności. I tu akurat nie chodzi o solidarność jako ruch polityczny, tylko o walkę z ubóstwem, światowym ubóstwem, bo to jest święto ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kto jeszcze dzisiaj świętuje? Sprawdźmy listę osób, które obchodzą dzisiaj imieniny. Bogumił, Bogumiła, Dominik, Juliusz, Teofil i Zefiryn. Najlepsze życzenia dla nich od nas, od Polskiego Radia 24. Polskie Radio 24.pl. Zapraszamy na portalu sporo informacji na ten temat. Na temat tego, co dzieje się w sprawie mediów publicznych, na temat tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, na temat tego, co będzie się dzisiaj działo w Belwederze, a tam spotkanie prezydenta między innymi na temat bezpieczeństwa Polski i wspierania Ukrainy. Ale teraz u nas już 11 minut po godzinie 7 i u nas już pierwsza rozmowa poranka. 24 pytania. Rozmowa poranka. A pierwszym gościem poranka zapowiadanym Stanisław Karczewski, były marszałek Senatu, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Panie marszałku, wczoraj uchwała Sejmu w sprawie, jak to zostało sformułowane, naprawy mediów publicznych, przywrócenia ładu konstytucyjnego i wzywające Skarb Państwa do tych czynności naprawczych. Równocześnie wczoraj grupy parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości pojawiły się zarówno w siedzibie Telewizji Polskiej przy ulicy Woroniczej, jak i na Placu Powstańców w Warszawie, tam gdzie TVP Info. Czy pan w tych protestach może uczestniczył, czy te protesty trwały całą noc? Nie, ja nie uczestniczyłem, dopiero wieczorem zjechałem do Warszawy, ale na pewno będę uczestniczył. Dziś mamy posiedzenie Senatu i na pewno, albo jeszcze przed posiedzeniem, a na pewno po posiedzeniu Senatu będę chciał brać udział. Trzeba bronić polskich mediów, trzeba bronić polskiej demokracji. Tak jak powiedział Jarosław Kaczyński, bo to słyszeliśmy w wypowiedzi, której udzielił dziennikarzom polskiej telewizji, która nie została wpuszczona przez premiera Donalda Tuska na konferencję prasową. To jest kompromitacja pana premiera. Pierwsze posiedzenie i bez udziału mediów publicznych. No tak nie można. Nie można w ten sposób traktować dziennikarzy. Nie można w ten sposób traktować w ogóle demokracji. Mówić, że ktoś jest dziennikarzem, ktoś nie jest dziennikarzem. Nie wiem, czy ja rozmawiam z dziennikarzem, czy nie rozmawiam z dziennikarzem, bo to w tej chwili Donald Tusk uzurpuje sobie takie prawo do stanowienia tego, kto jest dziennikarzem, a kto nie. Ja widziałem i ja muszę powiedzieć, że byłem wstrząśnięty reakcją w tej chwili ministra Kierwińskiego, który z taką nonszalancją, arogancją chciał poniżyć, upokorzyć dziennikarza, młodego dziennikarza polskiej telewizji. Tak nie można. Nie można tak traktować polskiej demokracji, czyli traktować tak polskie społeczeństwo, że demokracją to jesteśmy my, jak wygraliśmy, to jesteśmy większością demokratyczną. Ale to jak przegraliśmy, to nie ma demokracji. Trudno tutaj, panie marszałku, odmówić racji. Jeżeli rządząca ma mandat demokratyczny, ale tę uchwałę przyjęła zgodnie z zasadami demokracji. Ale oczywiście, bo mamy demokrację w Polsce, no ale nie można mówić, że demokracją to jesteśmy tylko my, to demokracją, że to my decydujemy o tym, kto jest sędzią, kto jest prokuratorem, kto jest dziennikarzem. No tak nie można. Nie dość tego, ale ja powiem jeszcze jedno, co mnie oburza, nie chcę powiedzieć, że jeszcze bardziej, ale równie oburza mnie, no to, że w dalszym ciągu największy klub w parlamencie, w Sejmie, w Senacie nie największy, ale bardzo liczny, 34-osobowy, no nie ma swojego przedstawiciela w prezydium i Sejmu, i Senatu. No to gdzie ta demokracja? No to jest łamanie zasad demokracji. Demokracja polega na tym, że powinniście zgłosić
innych kandydatów niż ci w pierwszym kroku przy wyborze prezydiów Sejmu i Senatu. To pan redaktor sądzi, że będzie drugi krok, tak? Ja jestem dzisiaj umówiony. No tak zapowiadał marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Na przykład rozumiem, że w Senacie jest analogiczna sytuacja z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską, żebyście przedstawili nowych kandydatów i będzie nowe głosowanie. Dobrze, my nowych kandydatów przedstawimy, ale ci nowi kandydaci będą tymi samymi kandydatami. No, i pani marszałek. No to oni już raz przepadli w głosowaniu. No to może przyjdzie czas refleksji, zastanowienia i zmiany decyzji. No demokracja nie polega na tym, że o wszystkim decyduje grupa, no, która w demokratycznych wyborach wygrała, ale nie może decydować o tym, kogo my desygnujemy na stanowisko wicemarszałka. Ale to jeszcze na kandydatami niezmiennie jest pani marszałek Elżbieta Witek, która była świetnym marszałkiem, fantastycznym marszałkiem. Świetnie sobie radziła, życzliwie również nastawiona do posłów opozycji, bo wiem, jak ich traktowała. Panie marszałku, ale to tak, rozumiem, że w Senacie ten sam kandydat, Marek Pęk. Absolutnie Marek Pęk. Czy w takim razie, skoro pan już to rozpoczął, to te kandydatury ponownie zostaną zgłoszone jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu? No na tym posiedzeniu Sejmu to tego nie wiem. No, to wie pan, czy na tym samym... Trzeba też powiedzieć, że cały czas mamy pierwsze posiedzenie Sejmu. Dla mnie to jest zupełnie dziwne. No nie wiem, czy pan marszałek Hołownia boi się dotknąć laski marszałkowskiej i zamknąć posiedzenie. Tego zupełnie nie rozumiem. Panie marszałku, wróćmy do mediów publicznych. My już mamy czwarte czy piąte posiedzenie Senatu. Dziś się rozpoczyna, no a Sejm cały czas tkwi w pierwszym. Nie rozumiem tego zupełnie. Panie marszałku, wróćmy do mediów publicznych. Pan zapowiedział, że chce wziąć udział w tych protestach. Jakie są decyzje w takim razie te polityczne, rozumiem, podjęte przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego bądź Komitet Polityczny PiS? Te protesty będą trwały permanentnie? No zobaczymy do tego. Nie mam decyzji takiej, jak będą one trwały. No przecież sytuacja jest niezwykle zmienna, bardzo dynamicznie. No będziemy ją dostosowywać. Te decyzje będziemy dostosowywać się do tego, co się będzie działo. A co się będzie działo, tego ani pan redaktor, ani ja, ani nasi radiosłuchacze. Doszło też do takiej wymiany, można powiedzieć, listów pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą a marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Prezydent wzywał do tego, żeby ta większość rządowa, większość sejmowa postępowała zgodnie z konstytucją i ustawami. Na to marszałek Sejmu na konferencji mówił, że w 100% zgadza się z prezydentem. Nie mam wątpliwości, że wszyscy będą działali w granicach prawa. Inaczej byliby politycznymi samobójcami. Koniec cytatu. To pytania są dwa w takim razie, panie marszałku. Czy po tej uchwale, no bo nawet zagadywany nowy minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz mówił, jeszcze nie ma uchwały. Uchwała jest. No to teraz uchwała stanowi podstawę prawną dla pana zdaniem do tego, żeby na przykład dokonać zmiany w telewizji polskiej? Jeśli nie, to w takim razie, czy pan uznaje jakieś inne podstawy prawne do tego, żeby ta nowa większość dokonała takich zmian? Nie, ja absolutnie nie widzę takich. No przecież uchwała nie jest ustawą, to nie ma całej ścieżki legislacyjnej, także absolutnie uchwała, nie możemy zamieniać, na większość demokratyczna, jak pan redaktor mówi, ja i tak nie nazywam, bo to nazywam nowa większość rządowa, tu można różne przymiotniki stosować. Jedni mówią, że koalicja chaosu, zemsty, wendety, bo przecież to tak jest traktowane. Absolutnie, co prawda i ustawa, i uchwała rozpoczynają się tu samą literą, no ale to nie są równoważne, prawda? Więc nawet jeśli to byłaby ustawa, to też nie, bo to musi przyjść do Senatu, musi przyjść do pana prezydenta i dopiero podejmujemy decyzję. No, ale czy to pan, tak jest w demokracji, tak jest zapisane w konstytucji. Czytał pan, panie marszałku, różne warianty. One były przedstawiane w mediach. Mówiło się o tym, że na przykład minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz stanowi 100% walne zgromadzenie akcjonariuszy. No to wszystko są działania poza... Ale to są wszystkie działania pozaprawne. No, prowadzenie likwidatora, prowadzenie kuratora. To są działania pozaprawne, pana zdaniem? Ależ oczywiście, że tak. No, stanowi tutaj Rada Mediów Narodowych i jeśli chcą zmienić, to muszą zmienić. Jeśli ta większość chce zmienić, to może tylko i wyłącznie ustawą zmienić. No, żadne uchwały nie wchodzą w rachubę, nawet jeśli tych uchwał będzie 10, to one nie stanowią żadnej podstawy prawnej i są niezgodne z konstytucją. Tak chętnie przecież pokazywaną w poprzednich latach. No ale konstytucji nie należy tylko pokazywać. Konstytucję należy czytać. Ja dedykuję ze zrozumieniem
zbliża się okres świąteczny, dedykuję przeczytanie Konstytucji kilkakrotne ze zrozumieniem, bo warto znać i wiedzieć, choć pewno to wiedzą. A jeszcze pan redaktor wspomniał tutaj o dwóch listach, które zostały skierowane przez pana prezydenta. No to jak już mówiłem o tym, że premier Donald Tusk uzurpuje sobie prawo do stanowienia tego, kto jest, a kto nie jest dziennikarzem i tak dalej, i tak dalej. To przecież też słyszeliśmy zamach również, co prawda na szczęście tylko, chociaż może na nieszczęście słowny, ale mówiący o tym, że no, moim prezydentem nie jest, że nie jest prezydentem Andrzej Duda. No został wybrany w demokratycznych wyborach. No ale cóż, no ta większość parlamentarna, teraz większość już rządowa, uzurpuje sobie prawo, które też jest w wyraźny sposób łamane, czy jest taka próba łamania przez autorytety dla tamtej strony politycznej, autorytety naukowe. No jeżeli profesor Maj mówi, że można w referendum odwołać prezydenta, no to jest już jawne łamanie konstytucji. Panie marszałku. Ale to też taka zachęca, to też takie, panie redaktorze, bo to też jest stwarzanie takiej atmosfery do dowolnej interpretacji przepisów prawa. No, nie można w ten sposób. Chociaż panie senatorze, Donald Tusk trzeba... również powiedział, że wszystko będzie zgodnie z prawem rozumianym przez nas. No, prawo wszyscy powinni jednakowo i traktować. A jaki pan przewiduje dalszy rozwój wypadków? No, bo można zakładać, zresztą Donald Tusk wczoraj był pytany o tę kwestię, zapowiedział, że zmiany w Telewizji Polskiej nastąpią jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Ale nie powiedział, czy w tym roku, tak? Tego nie wiem. No, ale to jest domniemanie, tak? Takie domniemanie, zakładam, że jesteśmy na 4 dni przed Wigilią, więc tego czasu jest bardzo mało, a dni roboczych właściwie zostały 3. Więc jak pan przewiduje dalszy bieg wypadków, jeżeli na przykład, no, przyjmijmy, że wysłannicy nowego ministra kultury jednak pojawią się w gmachu Telewizji Polskiej, powiedzą, że mają mandat na podstawie na przykład jakiejś ustawy, przyjmijmy. Ale jakiej ustawy? Powiedzmy, no że kodeks ma. Postępowania, nie ma, ale nie, kodeks ale... spółek handlowych, że chcą wykonywać uprawnienia. Zresztą do tego Skarb Państwa albo minister, który jest odpowiedzialny za Skarb Państwa. Do tego zresztą ta uchwała wzywa Skarb Państwa do przywrócenia tego, żeby media spełniały swoją bardzo funkcję dokładnie. I do ładu czytałem tę uchwałę, konstytucyjnego. Co dalej? Jak to pan przewiduje dalszy rozwój wypadków w takim razie? Panie redaktorze, no nie jestem wróżbitą i nie jestem futurologiem, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało. Faktycznie, tak jak pan redaktor mówi, zostało niewiele czasu, kilka dni roboczych. Na pewno my, ja mówię tutaj o parlamentarzystach Prawa i Sprawiedliwości, no będziemy starali się powstrzymać się przed łamaniem prawa i ministra odpowiedzialnego za spółki, czyli ministra aktywów państwowych, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, no przez pozaprawnymi ruchami. No, to uważam, że to jest nasz obowiązek wręcz. No, nie fanaberia, tylko nasz, polityków Prawa i Sprawiedliwości, obowiązek. A muszę i panu redaktorowi, i państwu powiedzieć, że no, spotykam się w różnych okolicznościach z wyborcami i na ulicy, w sklepie, no, podchodzi olbrzymia ilość ludzi i mówi: brońcie polskich mediów. No, nie może być tak, że nowa władza pozbawia nas pilota, że mamy jeden, jedyny przekaz medialny. No tak nie może być w demokracji, bo to jest jawne łamanie demokracji. Panie senatorze, to w takim razie zapytam jeszcze o słowa Jarosława Kaczyńskiego, który wczoraj przed budynkiem Telewizji Polskiej powiedział, że w tej chwili jego zdaniem chodzi o zniszczenie pluralizmu w mediach, że jest to obrona demokracji, bo w następnym kroku to będzie próba, to jest cytat, unicestwienia politycznego. Rozumiem, unicestwienia PiSu. Czy nie za daleko? Czy pan, nie, no, ale czy pan taki, dopatruje się tego ale, typu zapowiedzi? Ale panie redaktorze, Jarosław Kaczyński bardzo często jest krytykowany za swoje wypowiedzi, ale później okazuje się, że te wypowiedzi są wypowiedziami polityka, który jest mężem stanu, który widzi dalej niż inni politycy, ma wielkie doświadczenie i
te działania, które są prowadzone przez pana premiera Donalda Tuska, większość sejmową i parlamentarną, mają taki cel. Zniszczenie PiSu? Zniszczenie Prawa i Sprawiedliwości. No, panie redaktorze, to nie tylko media, to również komisje. Chociażby komisja do spraw zbadania wyborów, tak zwanych kopertowych. No przecież wszędzie na świecie, no nie wszędzie, ale w bardzo wielu miejscach na świecie były przeprowadzane w ten sposób wybory. Ja muszę powiedzieć, ja jestem lekarzem zawodu i wybory w izbach lekarskich właśnie w ten sposób się dokonują. Przychodzi koperta do mnie, głosuje, odsyłam, nie ma w tym nic. Tylko tutaj zasadnicze pytanie jest takie, zresztą grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości zwróciła.